Cześć, witajcie, z tej strony Ekspert i witam was w kolejnym odcinku Kanal Minus. W dzisiejszym odcinku omówię portugalskiego odpowiednika TVP Polonia, czyli RTP Internacional. RTP Internacional to portugalski kanał międzynarodowy uruchomiony 10 czerwca. 1992 roku. Stacja ta zajmuje się głównie emitowaniem programów portugalskiej telewizji publicznej, również programów kontakto, które zwrócone są do społeczności w portugalskiej w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i w Azji. W dniu uruchomienia zasięg kanału obejmował Europę, następnie k Afrykę w krajach portugalskojęzycznych, aż w końcu dotarł do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii i do Azji. 7 stycznia 1998 roku została zaprzestana emisja w krajach portugalskojęzycznych w Afryce i zastąpiono ją emisją kanału RTP Afrika. Obecnie kanał ten jest dostępny w Angolii i Mozambiku. W marcu 2005 roku stacja ta przeszła modyfikację czasową dla Ameryki Północnej i Południowej, Europy i Azji, co spowodowa spowodowało stosowanie czasu emisji danego programu dla danego kontynentu. W 2017 roku emisja RTP Internacional w Port Portugalii została zawieszona, ponieważ minister do spraw mediów Bissau, Vitor Pereira, uzasadnił decyzję z końcem umów z RTP i Lusą. Wśród programów jakie emituje lub emitowała ta stacja to portugalska wersja Dobrej Ceny, portugalska wersja Milionerów, 24 godziny, Portugalia na żywo, Atlantic News, The Square, teraz my, Burza Mózgów, Matka Paula, Fotobox, Okno Indiskreta i wiele innych. Pierwszym logotypem tego kanału było czerwone półkole i zielony trójkąt symbolizujący antenę satelitarną i biały napis RTP w granatowym prostokącie i granatowym napisem international pod nim. Od 2004 do 2012 roku to pięć pasków które są trzy długie w środku i dwa krótkie na zewnątrz. W kolorze czarno-granatowym błękitnym i grubym napisem RTP z chudym napisem INTERNACJONAL z prawej strony. Od 2012 do 2016 roku to różnej grubości pionowe pasyki w różnych odcieniach zielonego, czerwonego i żółtym kolorze i napisem RTP International po prawej stronie. Logotyp od 7 października 2016 roku to bardzo podobny logotyp z lat 2004-2012, tyle że paski są całe granatowe, a po prawej stronie widnieje sam granatowy napis International. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o RTP International. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kanal Minus.